Drogi Lwie, witam Cię bardzo serdecznie. To są Twoje wiadomości na ostatnie dni listopada. Dwie karty, które się pojawiły dla Ciebie, to karta kompromisu z talii Osho Zen Tarot i karta wieży z takiej bardziej tradycyjnej talii. Ta karta kompromisu odpowiada szóstce monet w tradycyjnym tarocie. Ale w tej talii przypomina przede wszystkim o tym, że kiedy idziesz na kompromis ze swoją własną prawdą, to nie może się to skończyć dobrze. Musi się to skończyć jakimś wstrząsem, prędzej czy później. Ta karta kompromisu przypomina, że co innego wyjść komuś naprzeciw, spróbować zrozumieć inny punkt widzenia, podjąć próbę osiągnięcia harmonii, tak? A co innego podkładać się i zdradzać właśnie swoją prawdę, swoje wartości, swoją autentyczność i naciągać je na siłę dla osiągnięcia jakiegoś kompromisu lub wręcz dla usatysfakcjonowania drugiej osoby. Takie kompromisy na siłę mogą niestety stać się w takim cudzysłowie więzieniem właśnie, jak wieża, która reprezentuje coś, co cię ogranicza i nie pozwala iść do przodu, tak? Wieża zachęca, żebyś był inicjatorem tak bardzo potrzebnej zmiany w Twoim życiu. Bo w przeciwnym razie prędzej czy później życie samo do tej zmiany Cię zmusi i może wtedy zrobić to w sposób bardzo gwałtowny, wstrząsający i nawet bardzo nieoczekiwany. Dla niektórych z Was to może właśnie dziać się w tej chwili, że życie zmusza Was do zmiany w taki właśnie nagły, wstrząsający sposób przez to, że za bardzo nagięliście się do jakichś kompromisów, które Wam nie służą. Wieża może oznaczać bardzo gwałtowne, nagłe wydarzenia, dlatego właśnie zachęca, żeby być inicjatorem zmiany, bo wtedy w pewien sposób masz nad tą zmianą kontrolę i możesz ją kształtować, możesz decydować o tym, dokąd ta zmiana zmierza, tak? I nawet jeżeli wydarzenia reprezentowane przez wieżę przychodzą nagle i trzęsą Twoim życiem w posadach, to zawsze dzieje się to w jednym celu. Po to, żeby Cię uwolnić. Wieża zawsze przynosi uwolnienie. Kiedy upada wieża, to upadają ograniczenia, które powstrzymywały Cię do tej pory przed ruszeniem do przodu, tak? I w tym wypadku tym ograniczeniem jest właśnie jakiś kompromis, na który się godzisz, a który nie jest w Twoim interesie. Te ograniczenia, które reprezentuje wieża, przede wszystkim są ograniczeniami, które sami na siebie nakładamy, tak? Wieża przynosi Ci okazję, żeby budować swoje życie w nowy sposób i zapewnia, że masz ku temu solidne podstawy, bo nawet kiedy wieża upada, to te solidne fundamenty pozostają. I znowu właśnie te ograniczenia, które ona reprezentuje, są przede wszystkim takimi restrykcjami, które sama na siebie nałożyłaś, właśnie na przykład stając przeciwko swoim wartościom, swojej prawdzie, po to, żeby osiągnąć jakiś kompromis. Pamiętaj, że kompromis z natury kompromisu powinien być z korzyścią dla obu stron. Powinien być takim punktem pośrodku, gdzie spotykają się interesy i cele tych stron, które są w to zaangażowane. Tak? Na tej pierwszej karcie te dwie postacie tutaj stykają się palcami, tak? Palcami u dłoni. A na karcie wieży tutaj są takie dwie małe postacie, które wypadają z wieży i lecą w dwóch różnych kierunkach. Czyli tu są połączone, a tu się rozdzielają. I myślę, że właśnie przychodzi czas, jest to czas teraz na jakieś rozdzielenie. Tutaj interpretację zostawiam Tobie. To się może tyczyć jakiejś relacji, jakiegoś związku. Może chodzić o Twój kompromis w związku z Twoją na przykład pracą zawodową, która jest niezgodna z Twoimi wartościami lub Twoją prawdą albo Twoją pasją. Więc tak jak mówię, tutaj to rozdzielenie, interpretację tego rozdzielenia zostawiam Tobie. Może też chodzić o rozdzielenie się z jakimiś takimi restrykcjami, które być może narzuciła na Ciebie rodzina, wychowanie, społeczeństwo. Jakieś uwarunkowania kulturowe, które sprawiają, że musisz iść na kompromis ze swoimi autentycznymi pasjami i pragnieniami. Zdecydowanie nadszedł czas, żeby ruszyć do przodu, tak? W zgodzie z Twoją prawdą, z Twoją autentycznością. I uwierz,
że z tego chaosu, który możesz odczuwać, jesteś w stanie stworzyć coś pięknego, tak? Nie bój się zmiany. Mimo, że możesz odczuwać dyskomfort, ale przyszedł czas na jakieś takie przestawienie elementów układanki. Dlatego mówię właśnie, że z tego chaosu możesz stworzyć coś pięknego. Kiedy wieża upada, rozpada się na kawałki, ale pozostają silne fundamenty, a z tych kawałków można odbudować na nowo, czy zbudować wręcz coś nowego. To nie znaczy, że te kawałki będą stracone, że twoje wysiłki do tej pory, wszystko co osiągnęłaś w swoim życiu, że to jest stracone i do wyrzucenia. Tak? To są też takie właśnie elementy, z których możesz tą układankę ułożyć na nowo, tworząc zupełnie coś nowego. Tak? Ale jest czas właśnie uwolnienia się z jakichś kompromisów, które cię ograniczają, które sprawiają, że tkwisz w jakimś takim właśnie więzieniu. I to więzienie jest w dużej mierze narzucone tobie przez ciebie samego, przez ciebie samą. I chyba tutaj to zostawię. Jeszcze zamkniemy to sobie pozytywnymi afirmacjami, ale jeżeli chodzi o karty tarota, chyba to tutaj zostawię, bo mam takie wrażenie, że jest to kompletna wiadomość i zostawiam ci tutaj właśnie pole do interpretacji, do odniesienia tych wiadomości do twojej sytuacji, do twojego życia. Mam nadzieję i ufam, że to czytanie było dla ciebie źródłem inspiracji i wartościowych wglądów. Zobaczmy, co mamy dla ciebie tutaj, lwie. Odpuść kontrolę na tyle, by dać miejsce na niespodziewane okazje. Naszym zadaniem jako ludzkości jest wziąć odpowiedzialność za naszą wolność i korzystać z niej mądrze i z radością. Zwróć uwagę na swoje reakcje emocjonalne, aby dowiedzieć się, czemu nieświadomie oddałeś moc. Zostawiam to tutaj. Wszystkiego dobrego. Dbaj o siebie. Do zobaczenia niedługo.